Trochę takie życie pod namiotem tutaj. No. Tak, no, tylko się mniej leje na głowę i mniej oddał. Choć mieliśmy przeczekać. Jeżeli ktoś ma ochotę na trochę bardziej ekstremalne pływanie łódką, która daje dużo fajnych emocji, to zapraszamy. Ten panel jest jeszcze jeden. To jest 360 W, to jest wystarczy. Jak robiłem rejs dookoła świata na Pafinie, to zaczynałem z pierwszym, w ogóle był na 150 i to było wszystko. I ja mógłbym w takim, że tak powiem, klimacie jak tu, ciągnąć małą ludeczkę. Naprawdę. Zużycie na mojej łódce jest dużo mniejsze. No, nie masz takiej potrzeby. Raz, że jest mniej odbiorników, sam autopilot bierze dużo mniej, bo to są dużo mniejsze siły na sterze i tak dalej. My tu jak płyniemy, to mamy pobory 2-3 ampery. Około 70 amperów dziennie z włączoną 24 godziny na dobę. Używacie z telefonem, satelitarnym? My używamy Iridium Go, to nam się najbardziej sprawdza, bo rozmowy nas dużo mniej interesują, nas głównie interesuje ściągnienie gribów. A ja nie jestem fanem wysyłania prognozy SMS-em, bo nic mi to nie mówi, no, tak naprawdę. Poza tym, że ktoś mi powie, za dwa dni macie ciszę. Skąd ta cisza się wzięła, w którą stronę uciekać? Mieć jakby taki całościowy pogląd na sytuację. Tak, i ja routing robię w całości na pokładzie. Co najwyżej proszę znajomych, którzy mają jakieś pojęcie o meteo, jakby taki swój punkt widzenia, żeby mi przesłali i tyle. Przeanalizowali takie sytuację. Żebym widział jakby to z innej perspektywy, natomiast my w całości routing robimy na pokładzie zawsze. I tak było też na Pafinie, bo wtedy też wynikało z tego, że tak wygląda, że w Polsce to sobie nikt nie wie, jak się pływa łódką. I bardzo podświadome było u wszystkich wysyłanie mnie tam, gdzie nie ma wiatru. Tylko mała łódka wbrew pozorom potrzebuje więcej wiatru do płynięcia niż duża łódka. Martwa fala dla małej łódki jest dużo bardziej zabójcza niż dla dużego jachtu, który jakoś tam jest w stanie się utrzymać. I tak naprawdę wszystkie prognozy poniżej 3 Beauforta to były dla mnie zabójcze. W dodatku nie mam silnika. Na Pafinie nie było silnika, czy na małej mi. Tu silnik jest wprawdzie, ale służy tylko do małego. No bo to niewielki silnik. Jest malutki silnik, malutka śruba. Mówiłeś, wszystko... masz tam w ogóle ropy, masz strasznie mało w tym silniku. Na 3 dni prawie. To tak, bo on mało pali. On bardzo mało pali. Więc no i mamy dwa baniaczki, jak na wszelki wypadek. Chcemy być niezależni od silnika, jeżeli chodzi o ładowanie. I to już teraz chyba, jak będziemy szli na Karaibie, powinniśmy mieć zrobione. Bo montujemy te dwa solary z opcją synchronicznego jakiegoś ładowania równoległego. Muszę jeszcze zaczytać dokładnie, ale jest szansa na to, że będzie dużo mniej zmarnowanego potencjału z dwóch solarów, które jakby pracują niezależnie, ale ładują jeden bak. I Wikman coś tam wymyślił jakoś, że przez Bluetootha dwa regulatory się synchronizują. Że Victrony jakoś tam trzymają. Więc mamy nadzieję, że faktycznie to będzie wydajne i będziemy sobie tam średnio około 15 amperów na godzinkę mogli wyciągać ze słońca. Co powoduje, że w 4-5 godzin ładujemy się na fulla, a reszta to już jest na wiek, tak naprawdę. Dobra, coś o trasie teraz, bo kurczę, wiem, że wychodzicie stąd, lecicie na Teneryfę, bo tam odbieracie jakieś My kończymy sezon, tak się, bo niektórzy dawno zakończyli sezon, my zaczęliśmy w maju rejsem do Anglii, popłynęliśmy... Może inaczej, w żeglarstwie sezon się nie kończy, tylko się miejscówki dokładnie zmieniają. Tak, dlatego my ruszyliśmy w maju z Polski do Anglii, z Anglii wystartowaliśmy z Plymouth na regaty do Stanów, stamtąd popłynęliśmy na wielkie jeziora przez Nowy Jork i tam rzekę Hudson, wróciliśmy górą przez Kanadę i przez Świętego Wawrzyńca. Nowa Finlandia, Azory i przepłynęliśmy tu. My zostawiliśmy tu łódkę na miesiąc i na innej łódce w pracy niejako. Zarabialiśmy na pływanie własną łódką. Zarabialiście na pływanie własną łódką. Już byliśmy na Karaibach dosłownie dwie noce. Zostawiliśmy tam ten jacht, samolot i jesteśmy tu i za kilka dni wypływamy znowu na Karaiby, no bo już w styczniu, w połowie zaczynamy tam sezon regatowy na Hultaju. No i tam będziemy gdzieś do marca mniej więcej. I na wiosnę wracamy do Europy, bo mamy kilka takich ważnych startów. Ja startuję samotnie w Azabie, mamy Fastnet i kilka imprez przed Fastnetem jeszcze. I po tym nam się tak trochę kończy regacenie. Szykujemy się już do dalekiej, można powiedzieć, wyprawy przez Patagonię na Pacyfik, aż pierwszy start mamy dopiero gdzieś spod Seattle 2025.
na Alaskę regatę. Na Alaskę? Tak. Więc prawdopodobnie gdzieś tam na jesień 2024 spłyniemy. Czyli takie na... zimne strony. Lubimy. Wolimy zimno niż gorąco. Wolicie zimno niż gorąco. To nie ma w obu stronach energii. Jest, ale jest jeszcze nie chodzi. Piec jest zamontowany, tylko elektryka jeszcze... No ale przy tym zbiorniku paliwa, no to ile ale on pali tam ze Wobasto, bierze 0,2 litra. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że mamy 150 godzin tak, grzania, może trochę mniej. My zaizolowaliśmy łódkę. A czym żeście wyizolowali? Arma Flex, coś takiego, pianka izolacyjna stricte. Ale to na tryskowo było kładzie. Nie. To kleiliśmy. To ona jest bardzo miękką pianką, delikatną i to jest nasz osobny problem, że nie wiemy czym to wykończyć. Bo się żeby wydziera, nie było. Tak, bardzo łatwo się zdziera. Jest, faktycznie działa. Skończył nam się główny problem, który był na początku na tej łódce, ona jest słabo wentylowana, że już przy dwóch osobach w środku mieliśmy kondensację i to we wrześniu, w październiku. Więc jak pomyśleliśmy, że będziemy w zimniejszym, no to co będzie tego, co z tego, że będziemy grać w Basto, jak to będzie ogromna kondensacja i wilgoć. No to zmiana musi być. Tak, więc tutaj jeszcze z tym będziemy walczyć, żeby przed wypłynięciem właśnie już tam na Patagonię to jakoś działało. Czyli ogrzewanie plus izolacja, musimy skończyć, izolacja jeszcze nie jest pełna, tutaj pod kopitem jeszcze nie jest położona. Ale już w mesie i na dziobie jest i nagle okazało się, że to jest kolosalna różnica, nie budzić się z mokrym śpiworem, no, który był gdzieś tam dotykał burty po prostu. Nie wiem czy widziałeś, są takie natryskowe substancje, są dwa kartridże, się to ładuje w takiej pistolet, tak, że takim plastikiem. Nie wiem, U nas w ogóle nie ma ani tapicerki, ani żadnych mebli kompletnie, to jest goły laminat. Więc to wymagałoby później jeszcze... Nie, to nie wymaga obróbki późniejszej. To już jest gotowa powierzchnia. A jak sigloskopijność? No, używane jest to do wykańczania na przykład na tych wszystkich salach tych fenderów, które oni mają dookoła. Jak oni łączą ten fender, no to spryskują właśnie i to jest taka guma, i to, którą i to jest tak mechanicznie odporne. No, mechanicznie jest bardzo odporna. To okay. Jest bardzo, bardzo twarda substancja. Natomiast jest jeszcze inna kwestia, koszty, stosunek wyizolowanie tej łódki w stosunku do zakupu tej kosztów zakupu tej łódki, żeby nie okazało się, że wiesz, izolacja to 1/4 wartości łódki. Tak. No i ciężar tego. No i też ciężar jest istotny, tutaj szukaliśmy czegoś w miarę lekkiego, dobrze izolującego, bo faktycznie dobrze izoluje ten Armaflex. Jest w jednym kolorze, chyba czarnym. Więc mamy... Te pianki są chyba najlepsze, nie? Tak, problemem jest, nie wiemy czym to wykończyć tak sensownie. Mamy pewien pomysł, ludzie mówią, że... Słuchajcie, może ktoś z widzów będzie miał jakiś pomysł. Jak że Polak się fajnie sprawdza. Piszcie. Więc, tak, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. No, priorytetem u nas jest, żeby nie ciągnęło wody i nie żeby było w miarę lekko. No. Wygląd jest sprawą drugorzędną troszkę. Nie jest widoki mamy statami. Za oknem. Tak jest. Zresztą można powiedzieć, że to wszystko wasze grudze. Dokładnie tak. Także mamy jeszcze dużo pracy, chcielibyśmy do... A kiedy stąd wychodzicie? Bo to już za chwilę, nie? Naprawdę za dwa dni musimy lecieć już na Teneryfę. Stąd dzień czy dwa jeszcze posiedzimy. Zobaczymy, też prognoza jest taka dziwna, bo zaczęło coś tam wiatr z południa, więc zobaczymy faktycznie. I na ile czasu liczysz tą przelot na Atlantyk? To zależy od pogody. Ostatnio liczyliśmy, że będzie 17-20 dni katamaranem. Wyszło 22 dni, bo 5 dni jechaliśmy pod zachodni wiatr. No czasami nie masz wyboru. Nie? Także i to wspomagając się silnikiem. Gdybyśmy nie jechali na silniku, to byśmy pewnie jeszcze płynęli. Bo pogoda zupełnie nietypowa. W prawie 6 dni wiało zachodniego wiatru przy Karaibach. To rzadko, bo dzień, dwa odpięci czasem się zdarza, przechodzi jakiś niż. No kończyliście na Martynicy. Na St. Lucie. Znaczy łódkę zostawialiśmy na Martynicy. A, bo w ramach Arku. My w ramach Arku startowaliśmy. Ale no pogoda zrobiła nam niezłego psikusa. Wiem, że są jachty z Arku, które jeszcze były. No są jeszcze takie, które nie wypłynęły, bo chyba Ark Plus wypływa. Tak, chyba już poczekają już na styczniową edycję, no, po prostu. Będzie to tak też. No to tak, zawsze jest najtrudniej wyruszyć. Pokażesz nam go w środku? Spróbujemy. Chodźmy do środka. Ja drugi skipper. I
i biuro jest na dziobie. No, i biuro i komunikacja ze światem, tak. Słuchajcie, znajduje się. Wygoniliśmy je. Mamy tu taki podział. Lewa burta to jest moje siedzisko z wszystkim, z warsztatem, a Ania najczęściej biuruje tam. Słuchajcie, zobaczcie, jak niewiele miejsca w takim jachcie zostaje. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które tutaj są potrzebne. Tak. Tu jest trochę bałagan w tej chwili i większe rzeczy. Jeszcze nie macie, powiem, że jeszcze nie macie prowiantu, bo tak naprawdę. Znaczy prowiant tu jest już jest, my tylko jajka kupujemy i trochę wody. Większość jest schowana, natomiast w czasie żeglugi mamy to trochę inaczej spakowane. Dziób jest nam się domyślam, bo inaczej to by się tutaj. A korzystamy z tych koi tutaj, które są bardzo wygodne, bo one są unoszone na taliach i można je sobie wypoziomować do żeglugi. Tam jest ponton, jeden z rowerów, na drugiej burcie jest drugi rower. Jak teraz patrzycie, widzicie, że ta koja jest podwieszona tutaj na takich bloczkach i na linkach. Można sobie można regulować ją. Tu Szymon wspominałeś, że na tym bardzo wygodnie się śpi. Tak, to jest typowo regatowy patent, ale bardzo wygodny. Raz, że koje są lekkie, a dwa właśnie, że można je sobie wypoziomować do tego, do przechyłu żeglugi. Więc akurat te koje w czasie żeglugi są wygodniejsze niż te wszystkie boszczę czy jobowa. I śpimy. No bo nie ma fartuchów, niczego po prostu. Tak, nie wylatuje z tej koje. Tak, jesteś w odpowiednim tym. Jest to bardzo wygodne. No, tu jest nasz silnik, tu mamy pożyczony akumulator dzięki od Kasi i Marka, bo nie byliśmy pewni, co padło, czy rozrusznik, czy akumulator startowy, okazuje się, że nasz akumulator startowy umarł. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Z tych złych. Widzicie tutaj tą toaletę, która jest umieszczona tutaj. To jest łazienka. Tutaj w tym kącie, między tymi skrzynkami a tą grodzią właśnie znajduje się. Tak, oryginalnie to w ogóle nie było. Mieliśmy duży zagwozdkę ziemi, mamy tu zamontować kibelek, żeby był użyteczny. Bo to nie sztuka zamontować, bo przepisy wymagają, tylko jak z niego korzystać. Przepisy wymagają. Regatowe. Od nas regatowe przepisy w regatach oceanicznych musi być toaleta zamontowana. Nie może być chemiczny, który sobie lata. Dlaczego? Ani wiatr, bo tak sobie wymagają. No jest dużo. To kiedyś tradycyjnie po prostu, że tak powiem. Tak, i dlatego na tej chłódka oryginalnie, zresztą to nie zawsze, było to, zawsze ale... startowało jako osobna klasa. To są osobne regaty, mają swoje reguły, nie musisz przejmować jakimiś takimi bardziej ogólnymi zasadami, które sobie tam ISAF wymyślił. I toalety tu w ogóle nie było. My musieliśmy zamontować albo już na te regaty o start-to-star. No i nie widzieliśmy, gdzie to wsadzić. Najpierw był pomysł, że tu kabinkę zrobimy, ale stwierdziliśmy, że to nam zabierze tyle przestrzeni. To jest najlepsze. Tu mamy zasłonkę. Widzę, Eliak jest tutaj. Tak, Eliak nas wspiera właśnie. To jest akurat mój partner. Od wielu lat już robiłem tamte rejsy samotne dookoła świata i zawsze pomagali z elektroniką i elektryką na jachcie. Polecam zdecydowanie. Tak. Chłopaki mają dobry sprzęt. Dzięki temu mogliśmy francuskie wynalazki wymienić na trochę lepiej działające, bo to jest to mocno akurat. I akurat to testowałem, faktycznie te tablice na Pafinie, wejście mocno dookoła świata. Na nauce było mega mocno. I wszystko to działało. Tak, i działa do tej pory. Więc akurat mają naprawdę trochę dobrych sprzętów, więc polecam zdecydowanie. To jeszcze nie wiemy, gdzie zamontujemy, bo dopiero wjechaliśmy w ciepły klimat. No bo więc... tak typowo jest raczej na ciepły klimat. Tak, myślę, że będziemy się o to kłócić, to trzeba będzie zakłócić. Tutaj z tymi piankami o tym mówiłeś, tak? Tak, niestety. Ta pianka jest bardzo delikatna, ona jest bardzo też układna i... co ułatwia i utrudnia klejenie, bo ona się wręcz rozlewa. Wydaje się, że wyciąłeś prostą krawędź, a później tak masz sfalowany. Jak ją zaczynasz wyciskać, Natomiast to faktycznie działa. Bo tutaj były, tu są gołe laminaty wszędzie. I to było takie wykończone topkotem po prostu? Nawet nie, tutaj... Nie, bez topkotu, po prostu tutaj, goła wylice. To jest goły laminat pociągnięty jedną warstwą podkładu. I to pewnie zrobione było przez następnego właściciela. Myślę, że to był goły laminat kompletny. No walczono uwagę tutaj w tym tak, tu się zajmowano tylko istotnymi rzeczami. Te łódki nie mają wyglądać, one mają dobrze pływać. No widzę, macie lodówkę turystyczną, mówili, że nie macie nic. A to jest coolbox tylko niestety, więc a na oceanie ciężko kupić lód, więc jak kostkarkę zamontujemy, to ale być może będzie bardziej... Ale z kostkarką to nie żart? Nie, to nie jest żart. Problem jest taki, że my prądowo byśmy prawdopodobnie byli w stanie udźwignąć kostkarkę, natomiast jest po prostu kabaretowy duża, no bo... No to jest wielki grzmot. To jest taki kurczy grzmot. My nie mamy gdzie tego postawić za bardzo. Więc, ale czekamy na informację. Na Karaibach by się przydała. Przydałoby się, już tu by się przydało, ale my już tutaj cierpimy troszkę. Znaczy tu nie jest źle akurat. Akurat kanały są łaskawe, bo te temperatury około 25-28. My wolimy Azory. Na Azorach,
znalazło idealnie. To jest nasz klimat, że tak powiem. Właśnie tak delikatnie przekracza 20 stopni. Ale tak 20, 21 da się żyć. Więc na Karaibach pewnie będziemy trochę cierpieć od czasu. No trochę takie życie jak pod namiotem tutaj. No. Tak, no tylko się mniej leje na głowę i mniej od dołu. Choć mieliśmy przeciek na regatach. Słowo mniej leje na głowę to jest takie... Tak, niestety to jest mega mokra łódka, jeżeli chodzi o żeglugę. Jak żeglujemy pod wiatr, tu fala się od dziobu po ruchu leci. Naprawdę. W związku z tym przez zejściówkę też. Stoisz tutaj, niby masz pozamykane, nagle ci coś wjeżdża za kołnierz, bo duża fala wjechała i przez te szparki gdzieś tam pociekło do środka. No także ten komfort życia tutaj nie jest duży, natomiast komfort żeglowania jest bardzo duży. To staje się prędkość. Prędkość to jest jedno, ale sprawność w ogóle. To jest też komfort taki związany z bezpieczeństwem. Zresztą ten rumpel z tyłu, jakby to powiedzieć, powoduje to, że jakby no też czujesz zupełnie inaczej. Dokładnie tak, ale my w stanie naprawdę jesteśmy na żaglach wąskimi przejściami żeglować i nie stresować się, że mamy za słaby silnik, że coś tam za mocno wieje, a łódka ze sobą wszędzie jest w stanie wjechać. No zadłużenie też nie jest wielkie, nie? No bo to 2 metry, to już jest pewna upierdliwość, bo no taki 46-stopowy katamaran mamy 20. Ale katamaran jest robiony do cruisingu, podchodzisz do plaży, wyrzucasz leżaczki, kąpiesz się w wodzie i możesz prawie pieszo przejść gdzieś. Także natomiast ten układ jak na razie pasuje. Pewnie za parę lat stwierdzimy, że trzeba więcej komfortu i poszukamy łódki, w której być może da się stać, albo... No wtedy to już taką 20 parę metrów. To chyba mi się... Chyba jednak lubisz małe łódki, ja nie? Lubię małe kłopoty. Duże łódki to są duże kłopoty. No i dość łódki, i duże koszty przede wszystkim. I duże koszty, z których wynikają później najczęściej duże kłopoty, bo... Ludzie mnie często pytali, dlaczego ja pafinem wyruszyłem w rejs non-stop dookoła świata. Przecież tak małe łódki i to nie było. Dlatego, że tamta łódka była zrobiona absolutnie na tip-top, bez żadnego oszczędzania. Wszystko było z najwyższej półki. No ale pafinem bez zawijania do portów jechałeś? Nie. Tak, ja robiłem 2 rejsy na pafinie. Jeden etapowy, a drugi non-stop. I ten rejs się udał, jeden i drugi. Ale to też dlatego, że tam nie było żadnego oszczędzania. A teraz nie oszczędzaj na łódce 25-metrowej. To są tak monstrualne pieniądze, że ciężkie do wyobrażenia. Jak no to już zaczynają być miliony po prostu. Tak, to są miliony, a mała łódka będzie kosztować, na tip-top zrobiona, wiem, 100 tysięcy złotych, 150. Tak. I no. to jest wszystko z najwyższej półki. No ja rozmawiałem z Kubą Dobrowskim, który w ubiegłym roku na setce przez Atlantyk. No i on tak naprawdę mówi, że zamknął się w 20 tysiącach złotych. Dokładnie tak. Moja wyszła około 13 tysięcy. Tylko, że to było 10 lat temu, to było tam. Ale budowałeś ją cały? No nie. No tak. Całą tak, budowałeś? Nie, bo to taki jest jakby idea tych regat, przynajmniej było. Może coś się tam pozmieniało, że trzeba wszystko zrobić samemu. Także wszystko łączy z odlewaniem balastów. Tak, wszystko było robione własnymi rękoma. Żagle nie szyłem, na szczęście nie szyłem. Żagle z żaglowni. Ale setka wyszła jakieś 12-13 tysięcy złotych za ISM, z instalacją elektryczną, żaglami. Więc to jest do zrobienia. Słuchajcie, jakby ktoś nie czuł się na siłach zbudować taką setkę, to tutaj widzieliśmy, stoi, jest jedna w sprzedaż za 3000 euro. 3 tysiące i to... W sumie młodziutka, ładnie wykonana, więc... Także jeśli ktoś ma ochotę, to może przyjechać, zapłacić i płynąć od razu. Słuchajcie, sezon jeszcze trwa. Jeszcze trwa, tak. No, można się spokojnie przestawiać na Karaiby. Już wiemy, że jedna setka tam bodajże heroina Edyty... Stoi na Capo Verde i chyba w styczniu rusza. Widziałem tam w internecie, że są jakieś plany. No, można dwie łódki ruszać. Może w 2 łódki będzie raźniej. No dokładnie. A to są bardzo, bardzo fajne łódki. Bardzo bezpieczne, bardzo sprawne. Miałem okazję tam przepłynąć z Kubą tą setką właśnie na Martynice, więc jakby polecam. Tak. Jest bardzo blisko wody, słuchajcie. Tak. No właśnie, na propos. Tak samo na tej łódce, czy na pafinie, czy na setce jest się bardzo blisko wody. Płynęliśmy teraz dużym katamaranem.
i czuć dystans. Ja na Wilnie, ja pewnie się przełapałem, że w sumie to nawet nie wiem jakich kolor jest. Siedzisz na tym flybridge'u tam wysoko, albo w kabinie, bo masz przeszkolę, okienka i w sumie fajnie widać. Ale właśnie... Katamaran to jest taki pływający dolor. Ale masz, taki jest dystans. Moja mama narzekała, że delfiny, obiecałeś delfiny, nie? A w sumie ani razu nie spotkaliśmy delfiny, Ania mówi, że na jednej nocnej wachcie przez chwilę widziała trzy delfiny. Chcemy tutaj zrobić miejsce dla Ani, żeby to miejsce zrobić, musimy przerzucić trochę, że tak powiem, bagaży. Jak ktoś by chciał, jak ktoś ma w ogóle taką ochotę, może Ania właśnie o tym opowie, jak ktoś chce płynąć, to... Jeżeli ktoś ma ochotę na trochę bardziej ekstremalne pływanie, łódką, która daje dużo fajnych emocji, to zapraszamy. Ostatnio z nami wybrał się Piotrek z Chicago, trasa Nowa Finlandia, Azory. Październik. Powiedział, że bardzo chce wrócić, więc w zasadzie to jest całkiem rekomendacja dobra. A co, nie powiecie coś o kosztach, no bo w sensie bierzecie ludzi, bardzo, którzy zajmują. Bardzo różnie, bo to zależy od trasy. Po prostu czasami potrzebujemy tak jakiegoś do załogi. Znaczy, trzeba chodzić, potrzebujemy, bo dajecie radę. Dajemy sobie radę. Wy i autopilot. Nie wy. Nie, cichutki jest. No nie, no mówię, że wy i autopilot. Trzecia osoba w załodze. Tak, i dla nas to jest komfortowo, bo ta łódka nie jest wygodna, dlatego my tu jakby nie prowadzimy takiej działalności komercyjnej, więc bierzemy jak ktoś bardzo chce, na tej zasadzie, że... Rozumiem, się ktoś tam dorzuca do kosztów. Tak, więc jeżeli ktoś wie, na co się pisze, i potrafi nas trochę do tego przekonać, znaczy, bo to jest ważne. Troszeczkę myślę, że jak ktoś tu jedzie, to nie do końca wie, na co się pisze. Wiesz co, to zależy. Piotrek, który z nami płynął, popłynął kiedyś 7,5-metrową łódką na Islandię z powrotem. Więc dla nas to była pewna rekomendacja, że, że wie, ciężkie warunki to nie jest dla niego pierwszyzna. Tak? I to nie w cudzysłowie, że jakieś morskie opowieści. Tylko ja pamiętam, jak ja płynąłem w tamtą stronę Maumi, ja popłynąłem na Owcze, to czytałem o jego rejsie, bo to było jakieś źródło informacji. My też startujemy w regatach różnych, czasem takich bardzo poważnych, że bierzemy znajomych regatowców i tak dalej i chcemy faktycznie wyjechać bardzo dobry wynik, a czasem podchodzimy do tego bardziej jak do treningu, jak do nauki i tu zdarza nam się brać nawet przypadkowe osoby. To zawsze też tak trochę zmienia jakoś tam, nie jest tak trudno, nie? No tak, no poza tym też chodzi o to, żeby poznawać ludzi, a też mamy trochę taką malutką ideę, żeby pokazać ludziom, że do startu nawet w tych takich znanych, super wielkich regatach to nie jest tak, że płacisz 20 tysięcy złotych i pojedziesz na jakimś wolwiaku i w sumie trochę robisz tam za balast, tak naprawdę. Taka jest prawda. Tak? Coś jesteś silny, to jeszcze kręcisz. Pokręcisz trochę na młynku, teraz ja pływałem takimi łódkami i później wiem, jak to się kończy, że jednak później załoga stała musi kręcić na tym młynku, bo to jest ciężka strasznie robota. Jak ktoś tego nie robi zawodowo, to może być ponad siły nawet. Frajda jest niesamowita, oczywiście łódki, które latają po 20-30 węzłów, ale bardzo dużo ludzi chce mieć wpływ bezpośredni na wynik. No słuchaj, to nie jest bliski Że to od nich zależy, jak spieprzą coś na tym brasie, to mieli wpływ na wynik, a jak super zrobią zwrot, to też mieli wpływ na wynik. I na małych łódkach to dużo bardziej działa. Tu nie ma balastu, który skacze tylko z buty na burtę, bo każdy ma coś do roboty. Bezpośrednio wpływa na jakby... No nie pływa się w tym worek kelkowki, dokładnie, za przeproszeniem, tak. Tylko jakby to powiedzieć, musisz uczestniczyć w tym życiu załogi. No nie da się inaczej. Dokładnie. I ludzie to lubią. I ten brak komfortu, czy brak tego prestiżu, ich kompletnie nie wchodzi. Ważne jest to, że ja miałem udział w tym kompletnym. No, tak naprawdę to jest przygoda, nie? To jest przygoda, dokładnie. Dla niektórych przygoda życia. No, ty w tym żyjesz i jakby robisz te trasy parę razy w roku, ale no, ktoś, kto pracuje gdzieś normalnie i chodzi na 8 godzin do pracy, to dla niego jakby wyjazd i zrobienie oczywiście Atlantyku, tak, czy jakiejś takiej trasy regatowej na takim jachcie, to ma o czym opowiadać. No więc my zaczynamy właśnie sezon regatowy na Karaibach i będziemy startować tych wszystkich tam słynnych regatach. Caribbean 600, Heineken regata i kilku jeszcze tam innych mniej znanych może w Polsce, ale tam też... Chyba nie może do nas po prostu dolecieć, tak, i wziąć w tym udział. Warto do nas napisać, bo różnie mamy z tymi załogami. My czasem chcemy wystartować z osobą w regatach. Dla nas to jest też forma treningu, lubimy tak pływać. A czasem chętnie... Szymon, jak się z tobą kontaktować wtedy? Najprościej... Przez Facebooka? Przez Facebooka albo maila. Wejść na naszą stronę callofdeocean.pl, czy właśnie na Facebooku też jest podana strona. Jest mail podany i mail jest chyba najbezpieczniejszą formą
bo to nie znika. Messenger potrafi gdzieś schować te wiadomości. Gdzieś to tam na tym mailu wisi. Tak, a na mailu to wisi i my jak dopłyniemy do portu, odbieramy maile i odpisujemy. Słuchajcie, jak będziecie chcieli z nimi płynąć, nie denerwujcie się tym, że nie odpowiadają od razu. Ja sam wiem, jak to jest na morzu. Jak już gdzieś jesteś daleko od tego lądu, no to czasami odpowiadasz i po tygodniu na te wiadomości. Albo i dłużej. I tu nie ma się co denerwować, to te wiadomości nie giną. Nie giną, dokładnie. Więc jakby gdzieś to tam w przestrzeni funkcjonuje. Wysyłajcie maile, piszcie, no może czeka was po prostu przygoda życia. To wie, zapraszamy. No dziękuję za tą rozmowę i w ogóle, że jakoś znalazłeś dla nas czas i znaleźliście. Czekajcie. A my się szykujemy do wyjścia, bo musimy ten cały bałagan sprzątać, poskładać. Wiemy już, z czym mamy problem. Jednym słowem stopy wody pod kilo. Szczególnie z całą ilością bagażu.